Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku Sweat Simulator X i powiem wam o najnowszych leakach, jakie mamy dostępne, czyli tak naprawdę mamy bardzo mało rzeczy, że tak powiem, dostępnych na ten moment, no i generalnie do update'u zostały jeszcze 2 dni i godzinka 57 minut i słuchajcie, w tym momencie powinno być całkiem sporo jakichś leaków, czegokolwiek w ogóle odnośnie nowego update'u, a tak naprawdę nie ma tego zbyt wiele, chociaż jest to dość ciekawe, ponieważ słuchajcie, to co najważniejsze to oczywiście nowy peciszek, który został nam pokazany i to prawdopodobnie będzie to co będzie miało być, ale podobno też do końca nie wiadomo, to jest tak w ogóle, nie wiem, owiane jakąś tajemnicą, bo wiecie, zawsze jak były takie 2 dni przed nowym update'em, to zawsze coś tam się pojawiało i jakby pokazywali cokolwiek, a teraz aktualnie mamy takiego huge glitter cata, dosłownie takiego brokatowego, jakiegoś galaktycznego kota, który dosłownie nie ma twarzy, to wygląda mega ciekawie, no bo to jest huge, który nie ma twarzy, no wyobraźcie sobie, że któryś tutaj z tych huge'y po prostu nie ma twarzy, no to jest dość dziwne, ale jest coś takiego, jak widzicie właśnie tutaj na screenie, no jest taki brokatowy, no wiecie, glitter, nie wiem dokładnie co to miałoby oznaczać, czy to będzie oznaczało jakąś mapę typu, nie wiem, galaktyczna mapka jakaś i to kilka map, czy to będzie, nie wiem, coś w kosmosie, zobaczymy, ale no generalnie są też takie przecieki odnośnie mapki, jak mniej więcej mają wyglądać kolorki na tych mapach, jak te mapy mają się prezentować, no i tam wygląda to w ten sposób, jak teraz widzicie, czyli też takie różne glitter, takie kolorki typu różowy, fioletowy, no nie ma tego zbyt wiele i tak jak już wam powiedziałem na początku, bardzo często przed update'em, tak 2 dni, no nawet, no coś takiego, co nie, jakby sobie zawsze sprawdzam te leaky i zawsze 2 dni przed coś już dużego było, a tutaj aktualnie póki co pustka, ale pamiętajcie, żeby subować kanał, bo na 100 tysięcy robimy giga losowanko, ale to nie wszystko, bo jak subiecie i zostawicie łapkę, to na pewno będziecie na bieżąco z każdą nową informacją, tak jak dzisiaj powiedziałem wam o huge paintball cacie, no i słuchajcie, ten huge paintball cat naprawdę się tutaj bardzo, ale to bardzo do nas zbliża, że tak powiem. No a jeżeli chodzi o tego glitter huge'a, no to jestem ciekaw, jak on będzie tak dokładnie wyglądał, czy to będzie jego finalna wersja, nie można tego jeszcze, że tak powiem, potwierdzić, no bo to jest tak naprawdę taki leak bardzo, bardzo wczesny, jak sami to nazwali na Discordzie, na którym można to zobaczyć, no i słuchajcie, nie mogę tego, wiecie, tak zapewnić, bo nie chcę też was tutaj oszukać czy coś, także no mogę powiedzieć, że fajnie to wygląda, ale czy do końca będzie na pewno taki glitter cut, no to nie wiem, ale zobaczymy na pewno i na pewno też wam powiem, jak, nie wiem, na przykład będzie dzień przed update'em, to przeważnie już mamy bardziej to rozjaśnione i na pewno wam powiem, jak będzie coś bardziej takiego, wiecie, ciekawszego odnośnie właśnie tego glitter świata, nie wiem, brokatowy świat, jakiś galaktyczny świat, nie wiem, ludzie jakby mają tutaj różne opinie odnośnie tego, się jedni mówią, że będzie to taki kosmos, drudzy mówią, że będzie to po prostu jakaś taka mapka typu ten glitter, no i zobaczymy, co dokładnie tam z tego wyjdzie. Generalnie, jeżeli chodzi, widzowie, o masterki, to chciałem was w ogóle spytać, czy wam też tak powoli idzie z tymi owocami, bo ja mam w sumie 8 level, znaczy do, nie to, żebym dużo bił, bo tak naprawdę mało tego zbijałem i mało w to grałem, w sensie mało tutaj latałem po Pet Simulator. Jedyne, co robiłem, to tak naprawdę masterkę na 9.9, jeżeli chodzi o Diamond Mine Mastery i tutaj sobie to wbiłem, bo po prostu stałem i cały czas w tej kopalni tłukłem, no i też mam tutaj nowego takiego huge Sapphire Phoenixa, którego właśnie ogarnąłem dzięki kopalni. Także da się nadal zarobić w kopalni, ale niestety trzeba mieć dużo pet slotów, trzeba mieć jednak, no nie można, wiecie, trzeba być pay to win. No niestety, wydaje mi się, że taka osoba, która gra sobie, wiecie, za darmożkę, no to ciężko, żeby cokolwiek wyciągnęła z takiej kopalni diamentów. Po prostu, no to jest prawda, nie bójmy się tego powiedzieć, naprawdę tak to aktualnie wygląda, więc no słabo, ale niestety tak to właśnie, widzowie, jest. I generalnie, jeżeli chodzi o te owocki, to one całkiem szybko się nabijają, bo właśnie, odnośnie owocków, to zmienili troszeczkę tą sprawę z masterką i zamiast masterka za jedno rozbicie takiego owocka dawać 25 punktów, to wam od razu powiem, daje teraz 50 podobno, więc sprawdźmy, czy to prawda, czy zrobili rzeczywiście taki mały update, tylko tutaj aktualnie, oczywiście, kiedy chcę sprawdzić, to nie będzie żadnego owocka. Super, świetnie. Więc pójdźmy może na Pixel World. Tam zawsze jest, wiecie, najwięcej owocków, znaczy tak mi się wydaje. Nawet jak sobie tutaj zbijam na końcu, wiecie, tą skrzynkę, w sensie na Pixel Vault'cie, no to najwięcej mi tych owoców pada i jakoś najbardziej lubię tutaj te owoce zbierać. I tak, zobaczmy, ile mamy, bo nigdy tego nie sprawdzę. 1608. Dobra, to rozbijamy jeden i uwaga, będziemy mieli... A, dobra, wbiło się już. Ej, to całkiem sporo, czekajcie. A, nie, dobra, czyli jest okej, czyli 50 dostajemy tak naprawdę. Tak, chyba 50, tak, 50 dostajemy, więc jak najbardziej update'ik został zrobiony i to jest fajny plusik, bo tak naprawdę szybciej możemy tą masterkę nabić. Ja muszę troszkę pochodzić i to ponabijać. Dajcie znać, jaką macie w ogóle masterkę na owocach. Jestem ciekaw, niech każdy napisze,
teraz w komentarzu, podając swój nick oczywiście, bo też wysyłam peciczki przez maila i za chwilkę już wyślę, ale generalnie słuchajcie, podajcie, którą macie masterkę z owoców. Ja mam 9, więc jestem totalnym nowym. Także pochwalcie się, zobaczymy, kto ma największą tutaj w komentarzach, widzowie, a ja w tym momencie wysyłam peciszka, tak jak zawsze wam wysyłam jakieś pety i tutaj słuchajcie, mam takie ładne, na przykład Easter Yeti, no i wyślemy takiego, słuchajcie, to nie wiem, jakiegokolwiek po prostu, nie wiem, Rainbow Coiny troszkę słabo, bo generalnie może Glittering, tu też Rainbow Coiny i Coiny. No dobra, w każdym razie wydaje mi się, że i tak ktoś się ucieszy, dużo mam tych z coinami, troszkę, ale tu Cartoon Coiny są, dobra. Tak więc oto osóbka, która z komentarzy dostaje tutaj takiego pięknego peciszka 20 kg, na pewno się przyda, mam nadzieję, przydaj mi, że się przyda. No i słuchajcie, piszcie swoje niki, piszcie, jakiej macie tutaj mastery na owockach. Generalnie teraz będę chciał zrobić masterkę na owockach na 9.9, tak jak Diamond Mine Mastery, a później się zajmę już Dakerem i tak z tych nowych to będzie w sumie wszystko. I słuchajcie, mam 70%, także naprawdę dobrze mi to idzie. Powiem wam, że gram miesiąc i naprawdę, no ponad miesiąc, i naprawdę tutaj grubo te masterki zrobiłem. Ja pamiętam, jakie miałem naprawdę na poziomach typu 5, nawet nie miałem hardcora wtedy, także wiecie, jak zaczynałem nagrywać. Także naprawdę tutaj, w sensie tak bardziej poważnie nagrywać, także tutaj naprawdę byłem mega do tyłu. No i zobaczmy w ogóle, ile mam w takiej w takim Hugeatronie. Z samych tych petów 16 punktów. Powiem wam, że mam kilka też przyblokowanych. A i właśnie, nie wiem czy wiedzieliście, ale też jest taki mały newsik, że Scary Katy i Scary Korgi nie są już ekskluzywami. To są eventowe pety i jak sobie weźmiemy, zdejmiemy, to możemy go dać właśnie na tutaj to jajko, zobaczcie. Jeden punkcik mają. Także teraz są nie ekskluzywy, bo ekskluzywy, one były jako ekskluzywy i totalnie nic się z nimi nie dało zrobić. Wiecie, nie były nawet do tego Hugeatrona, jeżeli chodzi o to właśnie, czyli o te jajka do Huge maszyny, tylko po prostu były sobie ekskluzywami i nikt tego w sobie nie chciał. Więc tak naprawdę, o, pecik dla idola, dziękuję, pozdrawiam jeszcze na odcineczku. I słuchajcie, jeżeli chodzi o właśnie tego Scary Kata, to fajnie, że zmienili, że jest to eventowy i mamy chociaż ten punkcik do nowego eventowego jajka. A ja wam dziękuję za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę, jak chcecie zdobyć tego nowego Huge Glitter Kata, jeżeli tak się będzie nazywał, zobaczymy później, wam powiem dokładniej, bo aktualnie mamy tylko takie przecieki, więc co, dziękuję za obejrzenie, cześć.